Dzisiejsze Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach rozpoczęło rok jubileuszowy, a dzisiejsza uroczystość, czy powiem, impreza towarzysząca sztafetowy maraton pływacki 150 km na 150-lecie pierwszego liceum, to jedna z dużych imprez, które skupią tutaj na Wadowickim basenie generalnie absolwentów, uczniów, nauczycieli, rodziców i sympatyków. Pomysłodawcą tego maratonu stojący obok mnie nauczyciel naszej szkoły, pan Sławomir Ficek. I myślę, że też tylko dzięki jego pomysłowi, zaangażowaniu w to mnóstwa ludzi, dotarcia do ogromnej liczby sponsorów, udaje się takie przedsięwzięcie wykonać. Witam bardzo serdecznie i tu obok mnie starosta powiatu wadowickiego, pan Bartosz Kaliński, też powie parę zdań. No i o godzinie 18 rozpoczniemy maraton w wykonaniu każdego uczestnika 150 km do przepłynięcia. Najmłodszy uczestnik, 9-latek, najstarszy z zapisanych 84 lata. Miejmy nadzieję, że wszystko się odbędzie zgodnie z planem i za około 3 dni skończymy to, co będzie prezentem dla naszej szkoły jubilarnej. Na samym początku bardzo serdecznie witam i również ogromnie dziękuję, bo na pewno by to się nie odbyło, gdyby nie było z nami naszego absolwenta, pana Kazimierza Woźnickiego, wiceprezesa Polskiego Związku Pływackiego. Panie Kazimierzu, za zaangażowanie i za pomoc, i tak jak powiedziałam, bez pana by to się nie odbyło. Szkoła i ja w imieniu szkoły serdecznie dziękujemy. Bardzo proszę, to na pamiątkę. No i tak jak powiedziałam, pan prezes będzie pierwszym uczestnikiem, a teraz parę zdań panu starostwu. Szanowni Państwo, witam serdecznie na maratonie pływackim zorganizowanym z okazji 150-lecia powstania naszego liceum. To jest to szkoła niezwykła, można świadczyć, że w zakresie dzisiejszym jubileusz jedna z ważniejszych zawodów na Licji Wodowej. Przez wiele lat nie tylko uczyło, ale również wychowywała najwybitniejszych mieszkańców tej ziemi wodowickiej, okolicznych powiatów. A tych wybitnych absolwentów jest zbyt nikt. Mieliśmy arcybiskupów, wśród nich mieliśmy generałów, znanych profesorów, no i przede wszystkim tego najważniejszego z absolwentów, Karola Wojtyły, dzisiejszego ojca Jana Pawła II, najmniejszego z pedagogów. Dzisiejsze wydarzenie, myślę, że jest niezwykłe. Sztafeta, która w której startuje 150 zawodników, każdy z nich odrzucając 1 km. Myślę, że jest szczególnym wydarzeniem, ale też ma, jak powiedziałem, uczcić szczególną rocznicę wyjątkową. Wszystkim organizatorom dziękuję za to wspaniałe wydarzenie. Życzę powodzenia i długich kilometrów, bo czekają nas 3 zmagań, ale myślę, że warto to wydarzenie, które w samym kraju gdzie się szerokim ekam odbije. Serdecznie gratuluję, życzę powodzenia. Chciałam tylko jeszcze podziękować panu dyrektorowi basenu i oczywiście przez pana dyrektora basenu panu burmistrzowi, bo gdyby nie było woli i współpracy, to również nie mielibyśmy gdzie pływać. Dzięki temu, że jest porozumienie, po raz pierwszy, jak tutaj pan dyrektor basenu mówi, basen będzie otwarty 24 godziny na dobę, bo nie będziemy pływać bez przerwy. W związku z tym bardzo serdecznie dziękujemy. Prosimy o przekazanie. Kierowałam zaproszenie, pan burmistrz jest nieobecny, a w związku z tym proszę przekazać również. Mam nadzieję, że tutaj się może jednak pojawi też i zobaczy, jak to wygląda, jak tylko będzie wyglądać. Oddajemy teraz pomysłodawcy i panu prezesowi, żeby może jeszcze w szczegółach opowiedział organizacyjnych na tyle, na ile jest czasu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie dyrektor Sławku, panie starosto, bardzo dziękujemy za ten wspaniały pomysł. Jednego rodzaju, chyba w Polsce to na pewno, może w Europie, 150 km na 150-lecie lecią. W Krakowie, gdzie trenujemy, biją brawo dla Liceum w Wadowicach. Życzeniami od pływaków z Krakowa dla całego liceum. Jestem wychowankiem tego liceum, rocznik 65. W drugim roku 50 lat matury.
ślad mi zastrzyk w udziale, że popłynę na pierwszej zmianie. Jestem pewnie jedynym wychowankiem 150-letniej historii liceum, który jest trenerem pływania i pływakiem. Dlatego też bardzo wielki to zaszczyt. Bardzo dziękuję. Na początek popłynie moja drużyna AZS Zagłębia Kraków, której jestem trenerem. 19 zawodników, jestem 20. A w sobotę przyjedzie Unia Święcim. W pierwszym klubie, gdzie byłem trenerem przez 30 lat. Dlatego też życzę wszystkim powodzenia, aby impreza się udała. Przedsięwzięcie jest ogromne. To jest jednak pływanie nie tylko, że dystans 1000 metrów trzeba przepłynąć, ale również trzeba pływać w nocy i ta ciągłość tego, żeby przepłynąć 150 km. Wszystkiego najlepszego życzmy sobie, żeby nam się przedsięwzięcie udało. Jesteśmy prawie czego nie dokonali i zostałem odznaczony tutaj przez panią dyrektor, a ja również chcę wręczyć pan dyrektor medal, który na tą okazję został tutaj wydawany. Wszystkim się podoba. Myślę, że pani dyrektor to również. Serdecznie gratuluję i dziękuję. Komisja sędziowska będzie sędziowała przez cały ten czas. Sędziowie są wyznaczeni przez podkolegium Oświęcimiu. Pan Stanisław Miernik, sędzia klasy związkowej najwyższej. Pan Myśliwiecki, również sędzia klasy pierwszej do Oświęcimia. Oni nie będą przez cały ten czas sędziowali. Sami będą się zmieniali przez 4 godziny. Te 4 godziny zmienili następna dwójka i tak po kolei, aż przewidywany czas zakończenia, druga w nocy z soboty na niedzielę. Tak. Także tak to wygląda. Pływanie jest proste, nieobwarowane żadnymi przepisami. Trzeba przepłynąć 1000 metrów, dotykając ścian i można zawracać w trakcie, można zmieniać style nie tylko na ścianie, ale również w trakcie pływania. Jeżeli ktoś by się zatrzymał, to może, ale przy ścianie i nie chodzenie po dnie. I to jest jedyny przepis, który sędziów prosimy o przestrzeganie. Resztę takich niuansów sędziowskich to sędziowie znają, żeby każda 100-metrówka została zanotowana, każdy 1000 metrów podsumowany, bo przecież to gdzieś przejdzie do historii, może do księgi Guinnessa albo zapisane. Ktoś kiedyś zapyta, no przepłynęliście to, ale kto to widział, kto to zapisał, kto był tego świadkiem. Upłynęliśmy tak, dlatego te zawody są profesjonalnie zorganizowane. Jeszcze raz, Sławku, bardzo ci dziękuję i gratuluję pomysłu. Za 12 minut o godzinie 18.00 8 września na miesiąc i parę dni przed oficjalnymi uroczystościami, na które już zapraszam 15 października do szkoły, otwieram sztafetowy maraton pływacki 150 km na 150-lecie Liceum i Gimnazjum w Wadowicach. Pomaga nas AGH, w tym momencie będzie płynęło 19 z AZS-u AGH i Oświęcimia z Unii Oświęcim 30 osób w sobotę przyjdzie tutaj. A tak to są naszych uczniów jest ponad 30, samych naszych uczniów obecnie. Najwięcej chyba jest przedstawicieli klasy pierwszej, a tak to większość są absolwenci, syna, no i sympatycy naszej szkoły, nie? Rodzice, rodziców jest kilka. Thank you.